Nowe sprzęty, nowe decyzje i ciągle te same problemy. Co się dzieje z marką Xbox? Podsumujmy aktualne informacje. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiem Dewa. Jeżeli chcecie wspierać rozwój kanału, zapraszam do lajków, subów, udostępniania, dalej dołączenia do Patronite'a i Discorda. Wszelkie linki znajdziecie w opisie. Bardzo chciałbym chociaż raz zrobić taki materiał o Sony, ale poza flopem Concorda ciężko doszukać się jakichkolwiek informacji. Poza tym o tym będę mówił w innych materiałach, więc skupmy się dzisiaj na zestawieniu nowych doniesień z obozu zielonych. Microsoft zaprezentował trzy nowe warianty konsol Xbox Series X i S, które są już dostępne w przedsprzedaży. Po pierwsze Xbox Series X z wbudowanym dyskiem o pojemności 2 TB, dającym naprawdę dużo miejsca na gry, właśnie sugerującym to podejście bardziej digital. Później wersja Digital Only Xbox Series X z dyskiem terabajtowym również, no właśnie po to, żeby mieć więcej miejsca na gry, i Xbox Series S również właśnie z terabajtowym dyskiem, więc wersja tańsza, ale jednocześnie z większą ilością miejsca na nasze cyfrowe właśnie wersje gier. Poza większymi dyskami nie ma tutaj przełomowych nowości. Teraz pytanie, czy nowe modele pomogą Xboxowi nadrobić stratę do PlayStation 5? Wątpię, dlatego, bo ta strata jest już nie do przebicia. Aktualnie Xboxów jest 20 parę milionów, a ponad 50 milionów sprzedano już PS5, więc tutaj wątpię, żeby to miało szanse i sens. Zresztą Xbox właśnie zmienia politykę, o czym za chwilę. Wielu komentatorów właśnie też wątpi w to, że problemem Xboxa nie jest brak opcji sprzętowych, ale niedobór ekskluzywnych, przekonujących tytułów, i tutaj też się z tymi komentatorami nie zgodzę, dlatego, bo jednak tych tytułów jest. Kwestia tylko podejścia modelu dystrybucyjnego, czego reperkusje też za chwilę omówię, natomiast jest faktycznie to, że Xbox przez chwilę miał niewielki kryzys, jeżeli chodzi o gry, które mieli do zaprezentowania, i to też mogło troszeczkę odrzucić użytkowników ze strony zielonych, z czego dalej mnie to dziwi w obliczu tego, że PlayStation aktualnie nie ma sensownych ekskluzywów i niebieskich to bardzo rozleniwiło ewidentnie, stąd tym bardziej mnie dziwi aktualne niepowodzenie Xboxa, ale to też za chwilę, z czego właśnie patrząc, jak wygląda tutaj roster gier Xboxowych, mają przynajmniej jakiekolwiek tytuły zapowiadane w najbliższej przyszłości, które adresują potrzeby naprawdę szerokiej grupy graczy, gry single A, triple A, strategie strzelaniny, no nie brakuje tutaj niczego, więc zastanawia mnie też, co tutaj jest źródłem tych problemów, że jednak Xbox ma cały czas problem z przebiciem pewnych barier, jeżeli chodzi o klientelę. W innej kategorii wiadomości Microsoft zaprezentował nowe akcesoria i rozwiązania mające na celu ułatwienie grania osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Szacuje się, że na świecie jest ponad 425 milionów graczy z jakąś formą niepełnosprawności, więc jest to, no, segment rynku, którego nie wolno pomijać. Poza tym moim zdaniem gry są najbardziej demokratyczną formą rozgrywki, więc tym bardziej powinna ona tworzyć ułatwienia do tego, żeby jak najwięcej gier, jak najszerszej liczbie graczy udostępniać. Wśród nowości jest właśnie Xbox Adaptive Joystick, przewodowy kontroler towarzyszący do standardowego pada, przeznaczony dla graczy z właśnie ograniczoną mobilnością, i tutaj posiada 4 konfigurowalne przyciski z przodu, 2 dodatkowe przyciski pełniące rolę właśnie bumperów i triggerów, i tenże joystick będzie dostępny na początku przyszłego roku w cenie $30, więc u nas to się przełoży pewnie na niecałe 150 zł. Microsoft również udostępnił do druku 3D pliki z adapterami na gałki analogowe standardowych kontrolerów Xboxa, pozwalającym dostosować ich wysokość i szerokość do potrzeb gracza. To tania i prosta metoda na zwiększenie właśnie dostępności sprzętu, i to jest coś, co jest naprawdę godne pochwały, bo mając właśnie te blueprinty, można w takim razie wymodelować sobie kontrolery i zapewne tam są po prostu wymiary, które trzeba dostosować do tego, żeby zaklikać jakby ten dany kontroler czy daną gałkę na kontrolerze, i dzięki temu te końcówki możemy dopasować do
stricte do indywidualnych potrzeb gracza, co jest naprawdę godne pochwały. Takie inicjatywy właśnie pokazują, że branża gier coraz bardziej dba o tą inkluzywność we wspólnej zabawie, ale tą inkluzywność właśnie postrzega nam tym, że ściągamy różne fizyczne ograniczenia i moim zdaniem absolutnie powinno się iść w tą stronę. Już pomijając kwestie rynkowe i pieniężne, ale tak jak mówię, gry powinny być jak najszerzej dostępne jak największej liczbie ludzi i z tego nie można wykluczać właśnie osoby ograniczone w jakikolwiek sposób ruchowo czy dotkniętych właśnie niepełnosprawnością. Poza tym jest też kwestia tego, że nawet gracze, którzy generalnie są w pełni sprawni, mogą ulec wypadkowi i mogą przez jakiś czas na przykład mieć trudności z doświadczeniem rozgrywki, a gry też są dobrym środkiem do chociażby odwrócenia uwagi od cierpiącego stanu, tak? Więc tym samym takim osobom również może się przydać właśnie taki adaptowalny pad. Jeżeli ktoś sobie złamie rękę i po prostu chce zabić czas w oczekiwaniu na rekuperację, no to w tym momencie są teraz już kontrolery, którymi właśnie będzie można grać jedną ręką w pełni. W przynajmniej niektóre tytuły, powiedzmy, wymagające gry akcji mogą tutaj być niestosowne, ale no właśnie może w jakiś sposób, w taki sposób, takimi kontrolerami możemy też właśnie tą, powiedzmy, czasową niepełnosprawność czy czasowe ograniczenia w jakiś sposób właśnie pokonać dzięki takim inicjatywom, więc mam nadzieję, że ten trend będzie tylko i wyłącznie wzrostowy i będzie więcej tego typu rozwiązań. No już PlayStation ma swój właśnie ten okrągły taki pad, który jest całkiem ciekawy w swojej budowie i też pozwala w zasadzie na granie jedną ręką. No i tutaj Microsoft też już swego czasu, on przodował w sumie w takich oficjalnych kontrolerach dla osób z niepełnosprawnościami, a teraz idą tylko krok dalej, więc jak dla mnie to jest rzecz godna pochwały. Żeby zejść z totalnych pozytywów, mamy pewną dziwną sytuację z ostatnim hitem z Chin. Ostatnie doniesienia ujawniają kulisy rywalizacji o jedną z najbardziej oczekiwanych gier niezależnych, czyli tytuł Game Science Black Myth Wukong opartej na chińskiej mitologii. Microsoft ponoć twierdzi, że twórcy gry, właśnie studio Game Science, mają porozumienie o czasowej wyłączności z innymi posiadaczami platform, co miałoby dać Xboxowi szansę na właśnie premierę w niedalekiej przyszłości, jednak nie podano konkretu na ten temat. Black Myth Wukong okazał się naprawdę ogromnym hitem i zieloni z pewnością chcieliby mieć tą grę w swoim portfolio. W sieci pojawiły się plotki, że Microsoft i Sony toczą zaciętą walkę o ten tytuł, wątpię, bo w momencie, kiedy Sony podpisało umowę o czasową ekskluzywność, to już tutaj nie ma nic do gadania, po prostu Microsoft czeka na swoją kolej, a Sony uwierzyło w projekt trochę szybciej i to jest tylko i wyłącznie to. No i oczywiście to i tak będzie działało na takiej zasadzie, że Sony tutaj sobie rezerwuje wyłączność publikacyjną i dlatego też tam zapewnia wsparcie dla twórców. Natomiast to też nie działa tak, że twórcy nie mogą już się dogadywać z Microsoftem, że gra wyjdzie na konsolę, nie wiem, na Xboxy za pół roku, za rok. I w tym czasie również też mogą dostawać właśnie wsparcie od Microsoftu do tego, żeby już lepiej przygotować tą premierę, kiedy będzie właśnie można ją w istocie zrealizować. No i tutaj patrząc jednak na to, że sami twórcy przyznają, że mają poważne problemy z wersją konsolową Wukonga, o czym też będę mówił w standardowym niecodzienniku, to jest duże prawdopodobieństwo, że Game Science po prostu ma też problem z dokonaniem certyfikacji gry. To nie jest wykluczone lub mają właśnie czasową umowę z niebieskimi i to jest to najbardziej prawdopodobne wyjście. Niezależnie od tego stawiam, że niebawem posiadacze Xboxów również będą mogli zagrać w ten całkiem niezły tytuł. Ja bym tutaj nie wychwalał go nie wiadomo jak pod niebiosą, dlatego, bo ma bardzo dużo różnych problemów, nie tylko technicznych, ale też w designie. Wciąż ja czerpię dużą przyjemność z gry, a gram na PlayStation. Jest dużo różnych braków w tytule, wciąż wydaje mi się, że jeżeli by ta gra wyszła na Xboxa, to jednak ludzie by to też docenili i kupili w dość dużej ilości, więc nie dziwię się, że Microsoft też tutaj chce mieć coś dla siebie. Oby tylko właśnie w lepiej zoptymalizowanej wersji niż aktualna.
Niedawne ogłoszenie Microsoftu dotyczące ekskluzywności gier na konsole Xbox wywołały spore zamieszanie w branży. Firma potwierdziła, że nowe gry od wewnętrznych studiów będą czasowo dostępne wyłącznie dla abonamentów droższych wersji Game Passa. Podstawowe i standardowe poziomy Game Pass będą musiały poczekać nawet 12 miesięcy na dostęp do tych tytułów, czyli tak jak właśnie oczekiwałem, spodziewałem się 6-12 miesięcy. Być może to będzie kwestia indywidualna tutaj per tytuł. Ta decyzja jednak jest zaskakująca, biorąc pod uwagę wcześniejsze zapewnienie Microsoftu o zachowaniu silnej strategii ekskluzywności i teraz widać, że ona się przesuwa w zależności od tego, jak im to wszystko wynika ze słupków sprzedażowych. Co więcej, kolejne duże gry od studiów należących do Microsoftu, tak jak Indiana Jones od Bethesdy, pojawią się na konkurencyjnej konsoli kilka miesięcy po premierze na Xboxie. Phil Spencer, szef działu Xbox, próbował wyjaśnić tę strategię, mówiąc, że prowadzą biznes, no i tutaj ciężko mu tego odmówić, i muszą reagować na zmiany na rynku. Argumentował, że liczba aktywnych graczy na Xboxie jest rekordowa, a marki należące do Microsoftu są silniejsze niż kiedykolwiek, wciąż są znacznie mniejsze niż PlayStation i niewydawanie gry na inne platformy to jest odbieranie sobie potencjalnych klientów po prostu. Jednak wielu komentatorów uważa, że tłumaczenia te są mało przekonujące w obliczu słabej sprzedaży konsoli Xbox w porównaniu właśnie do PS5 i tracenie kolejnych ekskluzywów na rzecz konkurencji może jeszcze bardziej pogorszyć pozycję Xboxa. Niektórzy uważają, że to początek schyłku tej marki, jeżeli Microsoft nie zaprezentuje czegoś, co przyciągnie graczy. Moim zdaniem to jest tutaj taki problem, że Microsoft wie, że przegrał wojnę na sprzęt, więc próbuje grać w innej kategorii. Próbuje grać w kategorii usługi, co widać też, że stopniowo pracowali nad tym od już miesięcy. I idąc w usługę, tak naprawdę chcą skupić wokół siebie jak najwięcej marek, żeby mieć jakby udział w każdym zysku, niezależnie od platformy. Tym samym cisną w chmurę, żeby były dostępne gry zarówno lokalnie na PC-cie, jak i właśnie przez słabsze sprzęty, przez przeglądarkę czy telefony, ale też właśnie patrząc na to, że mamy u konkurencji powiedzmy 100 milionów użytkowników, no to głupotą byłoby nie skorzystać też z tego segmentu. Tym samym Microsoft będzie się powoli pozbywał ekskluzywności, może nie na zasadzie takiej, że jednocześnie wszystkie gry będą wychodziły na wszystkie platformy, tylko właśnie chce skorzystać z FOMO, chce skorzystać z tego, że ludzie mają potrzebę doświadczenia gry tu i teraz, więc zarobią swoje na graczach, którzy chcą mieć grę na premierę. Natomiast cierpliwsi albo ci, którzy nie chcą zmieniać konsoli, no to będą musieli poczekać parę miesięcy. Tym samym znowu, tak jak już mówiłem, cierpliwy gracz wygra, dlatego, bo po pierwsze może dostać grę lepiej dopracowaną po tych kilku miesiącach na swojej konsoli, jeżeli właśnie nie ma Xboxa, a gier generalnie i tak nie brakuje do grania. I tutaj wydaje mi się, że Microsoft może postępuje w miarę racjonalny, wyrachowany sposób, natomiast on jest w postrzeganiu graczy niespójny, dlatego, bo co kilka miesięcy to, co Phil Spencer mówi, jest przekręcane albo idzie w zupełnie inną stronę, bądź też jest właśnie tak lekko korygowane w stronę, która nie do końca jest przekonująca i dobra dla graczy, a przynajmniej zdaniem graczy. Więc tym samym Microsoft może nie tyle upada, co bardzo się zmienia i to niekoniecznie w opinii graczy na dobre, na pewno nie w opinii graczy bardzo oddanych. Jak dla mnie akurat to, że Xbox zmienia swoje podejście na usługę, gdzie świadczy naprawdę wysokiej jakości usługi i ma dobre gry w portfolio, jest tylko korzyścią, dlatego bo chcąc grać w gry Microsoftu, nie muszę kupować konsoli. Dla mnie najważniejsze zawsze będą gry niezależnie od platformy. Mam Switcha, mam PlayStation, nie muszę kupować Xboxa, żeby grać w gry Xboxa. Po prostu sobie zagram je w Game Passie przez streaming albo na PC-cie. Dla mnie to jest idealny jakby środek pomiędzy i Microsoft dalej na mnie zarabia, więc jakby wszyscy wydaje mi się wygrywają, natomiast rozumiem tutaj to podejście graczy, że no niekoniecznie, tak, to skoro tak wygląda sytuacja na rynku, to po co kupowałem Xboxa? No
daje to jednak tą możliwość, że możecie lokalnie bez problemów z połączeniem sieciowym ogrywać gry w wysokiej jakości. No i po to ten Xbox dla was jest. Poza tym macie jeszcze szeroką bibliotekę gier wstecz, więc ma sens posiadanie Xboxa, jeżeli nie macie innej konsoli. To, że ta ekskluzywność teraz będzie ograniczana, niestety to jest podyktowane rynkiem i wydaje mi się, że tak jak PlayStation już się dawno ugięło i wszystkie swoje gry, te najsłynniejsze marki przynajmniej, będzie stopniowo wydawało na PC-cie, tak nie wiem, czy jeszcze zostanie wszystko wydawane na Xboxa. To będzie raczej leżało w kwestii indywidualnej wydawców, no bo chociażby Square Enix 14 Final Fantasy właśnie będzie, już jest w sumie dostępne na Xboxie, więc tym samym tutaj przynajmniej te duże usługi będą absolutnie multiplatformowe i wydaje mi się, że dobrze, dlatego, bo taka dostępność w przypadku gier usług jest potrzebna, żeby studio było utrzymywalne, mieć szeroką bazę klientów. Natomiast wciąż wydaje mi się, że nie powinno się zabijać ekskluzywności, przynajmniej czasowej, i tego nie zrobi się, dlatego, bo inaczej z kolei nie ma tej motywacji do konkurencji, a konkurencja sprawia, że wydawcy czują nudne gardle i muszą sprężać się, żeby walczyć o klienta. Jeżeli przestaną walczyć o klienta, to gry będą po prostu droższe, krótsze, mniej jakościowe. I tutaj wydaje mi się, że ta konkurencja nie zniknie, ta ekskluzywność kompletnie się nie rozpłynie, natomiast będzie po prostu inna. Podsumowując, właśnie te ostatnie tygodnie przyniosły sporo różnych pytań i kontrowersji względem tego, jak Xbox funkcjonuje, to odejście od pełnej ekskluzywności na rzecz czasowych wyłączności w Game Passie. To na pewno nie przysparza fanów zielonym, również właśnie kwestia tego stopniowania, że trzeba mieć Ultimate, żeby mieć premiery pierwszego dnia, również nie przysparza tutaj zadowolenia, ale po prostu Microsoft chce tym samym wymusić na graczach to, żeby płacili więcej. I no niestety, gdyby to było zapowiadane od samego początku, może ludzie by nie mieli z tym takiego problemu. Niestety właśnie to jest stopniowe wprowadzanie rzeczy wbrew wcześniejszym obietnicom i ta niekonsekwencja może faktycznie trochę odwieść graczy od obozu zielonych. No i tutaj pomiędzy osłabienie pozycji Xboxa nie spodziewałbym się tak tego. Wątpię, żeby to na pewno nastąpiło w tej generacji, natomiast no, na pewno kolejna wydaje mi się, że będzie inna, chyba że właśnie Microsoft zrobi jakieś mocne uderzenie, jakby tworząc, czy też idąc z premierą nowej konsoli przed konkurencją. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jak widać, no, mamy cały czas duże zmiany i przetasowania w branży. Przyszłość pokaże, czy Xbox sobie poradzi, czy faktycznie dokonywał dobrych wyborów, bo to nie są rzeczy krótkoterminowe, no to trzeba patrzeć właśnie w perspektywie kilku lat, jak to się będzie zmieniało, i warto pamiętać właśnie o tym, z jakiego miejsca startowały dane firmy, a w jakim miejscu skończyły w trakcie połowy i na koniec danej generacji. Walka o klienta cały czas powinna istnieć, widać, że się zaostrza. Mam nadzieję, że te wszystkie niespodzianki, które będą wynikały z tej konkurencji o klienta, będą tylko na korzyść nas jako graczy. I to wszystko w tym wydaniu niecodziennika specjalnego. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Patronite, Discorda, czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób też doceniacie pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Okiem Deva.